Panie burmistrzu, jak doszło do tego poniedziałkowego, do poniedziałkowej kolizji? No, wracałem z nad jeziora, z tej publicznej klasy, do czyściela. Byłem pod wpływem alkoholu, co nie powinno się zdarzyć, bo powinno być miejsca. Bardzo mi z tego powodu przykro, no ale zdarzyło się i jestem w błąd. Tego się przyznaję i wszystkich mocno przepraszam. Mieszkańców, moich wyborców i radnych. Jest to błąd życiowy i więcej się w życiu nie może powtórzyć. Co dalej? Czy gminie grożą jakieś perturbacje administracyjne w związku z tymi pana problemami prawnymi? Czy gmina funkcjonuje normalnie? Tak, gmina funkcjonuje normalnie. Ja pracuję. Nie ma powodu, żeby nie. Ponadto są udzielone pełnomocnictwa różne. Także nie ma żadnych zahamowań, nie ma żadnych, że tak powiem, braku realizacji zadań. Mamy wiele zadań na ten rok i po prostu musimy je realizować, szczególnie w tej porze letniej, zarówno inwestycje, jak i wszystkie zadania ponadinwestycyjne i są one realizowane. Radni dzisiaj jednogłośnie udzielili panu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Czy to jest dla pana dowód zaufania, poparcia dla pana polityki gospodarczej? Sądzę, że tak. To po raz trzeci w tej kadencji. Po raz czwarty uznanie tej realizacji budżetu i zadań, które byśmy sobie nakreślili wspólnie z Radą i sołtysami. Myślę, że dzisiaj był dowód tego, że ta realizacja była bardzo dobra. Pokazuje to odniesiony deficyt zaplanowany, a także wszystkie inwestycje, które były po prostu realizowane. Czy w związku z tym poniedziałkowym zdarzeniem nie zamierza pan podać się do dymisji jednak? Nie musi pan tego robić do chwili. Nie muszę tego robić, w związku z tym czekam na wyrok sądu i wówczas się poddam. Jaką karę uzgodnił pan z prokuratorem? Jest to 2 lata zawieszenia prawa jazdy, pół roku na 2 lata kary, a także 3000 grzywny.